Widzowie, nazwa filmu. Dlaczego każdy chce być opium? I to ma 150 tysięcy viewsów na kanale, który ma 70 tysięcy subów. Czyli ten styl opium naprawdę jest mega popularny wśród młodzieży. Czyli to jest pewnie jakiś nowy trend ze Stanów. Może nie jestem Albo jako... może nie ze Stanów, właśnie ze Stanów chyba. Albo z Azji może bardziej. Bo ten styl opium to bardziej mi takim azjatyckim stylem zalatuje. Takim, no ja bym strzelał, że to z Azji się wzięło. No ale tam marki, które były wymieniane, nie wiem, Balenciaga, to chyba marka hiszpańska, Rick Owens. Nawet nie wiem, chyba z jaki kraj pochodzenia jest, ale podejrzewam, że Europa gdzieś. Super opium, ale... To się wzięło od grupki raperów z USA, okej. Okay. On nam wytłumaczy, czym jest opium. Edukujemy się na błędzieńcze rzeczy. Więc jak to się stało, że przeszliśmy z tego do tego? Bo mam wrażenie, że era superbohaterów się skończyła. Wiecie, już nam się znudził ten cały Superman. Kto jest jeszcze dobry? Te good main charaktery. Mnie ogólnie troszeczkę dziwi, że tak dużo osób właśnie podąża za modą. I o ile rozumiem osoby młode, które podążają za modą, nie mówię tylko o modzie w rozumieniu ubioru, tylko o modzie ogólnej, która w danym momencie występuje. Tak jak ja byłem dzieckiem, to na przykład modne były karteczki, sam je zbierałem. I taką modę rozumiem, bo to są wspólne tematy z twoimi rówieśnikami i poniekąd, jakkolwiek to brzmi, musisz w cudzysłowie oczywiście gdzieś tam się społecznie zazębiać z innymi. O tyle nie rozumiem osób dorosłych, które podążają za modą. Na przykład ja mam wrażenie, że jakiś czas temu modnym strasznie zrobiły się zegarki w polskim takim tym show biznesie, w cudzysłowie. I na przykład dla mnie na przykład właśnie to działa odpychająco. Ja nie lubię robić rzeczy, które są cool w danym momencie do robienia. Tak samo jak ja, jak były te spodnie Adidasa Tiro modne, to ja ich nie nosiłem. A jak moda na nie przepadła, to ja sobie kupiłem par tych Tiro i zacząłem je nosić. Jak ja słyszałem od dorosłych ludzi, typu Sergiusz czy jacyś inni goście, którzy dawno skończyli 18 rok życia. Ja p***ole, stary, co ty nosisz, to jest passé, nie? To się już nie nosi i to było modne 4 lata temu. To wygląda k***a gówno. Co ja nie dowierzę, co myślę, ja p***ole, tak, really? Naprawdę? P***a serio? Albo teksty typu, kurwa, Tiro to można na spacer z psem wyjść, co najwyżej to szata. Ja p***ole, o ch*** tu chodzi. I teraz każdy raczej wolałby zostać wilejny. A ja osobiście uważam, że wszystkie trendy, które powstają, to są trendy, które są tworzone właśnie przez korporacje w celu wydojenia społeczeństwa i zbudowania konsumpcjonizmu właśnie. Marki wymyślają sobie trendy, ludzie wierzą w te trendy, zaczynają masowo chodzić do sklepu, wydają pieniądze, żeby być trendy, a potem marki szykują kolejny trend i w kolejny trend pakują pieniądze i marketing, nie? I każdy tak chce wyglądać. Jak ci się to podoba, spoko, rozumiem. Jak ci się podoba, super. Ale jeżeli robisz coś po to, żeby być trendy, wydaje mi się, że no nie masz własnego ja, nie masz takiej pewności siebie wyrobionej. Po prostu znudziło nam się dobro i teraz wolimy zło. I tu... Stary, umówmy się, ale ty jesteś typem człowieka, rafciu, co wyjdzie z domu w koszuli, na krótkich rękach i w krótkich dżinsach i myśli, że się fajnie ubrał. Widzisz, właśnie jesteś w błędzie, bo jestem typem człowieka, który uważa, że szata nie zdobi człowieka. W rozumieniu nie tego, że szata ma być droga, tylko w rozumieniu tego, że ja w ubraniach mam się czuć swobodnie, ma być mi wygodnie. Więc, jeżeli na dworze jest bardzo ciepło, to ja oczywiście z punktu widzenia estetycznego wolałbym założyć koszulę z długim rękawem. Ale będę się w niej pocił. Jak sobie podwinę rękawki, też będę się w niej pocił. Więc wolę taką koszulę, która jest kawałkiem szaty, która jest wręcz przezroczysta. Jak sobie na nią spojrzysz, jest przewiewna. Więc wolę założyć sobie taką koszulę, która ma krótki rękawek i w której się czuję swobodnie, w której się nie pocę, niż założyć coś, co ktoś uzna, że jest eleganckie. Ja idę na spacer, idę spotkać się ze znajomymi, czy idę coś zjeść, a nie na pokaz mody. Tu na całe szczęście pojawia się opium, które realnie wpasowuje się w złym. Bycia gwiazdą rocka. Nienawidzę zasad. Zasady są po to, by je łamać. Anarchia. Nienawidzę ograniczeń. Jakby wiecie o sobie. Ale czym w ogóle jest opium? Amerykańska wytwórnia założona w 2019 roku przez Playboy Carti skład Opium Label, Ken Carson, Distrojony i Homicide Gang. Ken i Distroj wzięli od Cartiego trapowo-punkowe brzmienie, które wzbogacili o modny rage. Ale warstwa muzyczna nie jest u nich na pierwszym. Okej, to się faktycznie wzięło od grupy raperów, ten styl opium. Planie
bo mają oni również talent do lirycznej ekspresji i przelewania swoich emocji na papier. Nie no, bez przesady. Więc można powiedzieć, że Opium to jest po prostu wytwórnia muzyczna, ale ona jest tak unikalna, że powstał wokół niej cały styl muzyczny i ubraniowy. I czym się on charakteryzuje? No, po prostu zobacz. To nawet nie wygląda źle, ale nie jest to coś, co ja bym ubrał. Ale to na przykład mi się nie podoba, te spodnie wyglądają moim zdaniem śmiesznie. Te spodnie to już jest w ogóle jakaś tragedia, a to wygląda spoko. Ten cały label jest zbudowany wokół takiej wampirowej, dark otoczki. Ta estetyka, połączenie lekko emo, goth, punku i takiej awangardy jest fajna. No i też się mocno wyróżnia, bo mamy te wielkie buty, skórzane spodnie. I czemu ktoś dla estetyki chciałby siedzieć w klasce na koncercie swojego pana? Ale Carti nawet wie, jak prowadzić swój label, bo nie robi na początku żadnego takiego szumu wokół jakiejś osoby typu uhuhu, zobaczcie, kto tu do mnie dołączył. Go and listen to this guy, he is fire straight up. Przez co w miarę upływu czasu ten label znacznie lepiej mu wyszedł niż takie Jack Boys z Shequessem. Wielka gwiazda XPP. Ale tak właściwie, kto zaczął Opium? Kto był pierwszy? I myślę, że na to pytanie akurat wiele osób zna odpowiedź, bo wszystko zaczął on. Say, fellas, did somebody mention the door to darkness? Oh my God! Widzisz, ten drip to jest pierwszy Rick Owens Warrior. To jego armia była na wojnach opiumowych i niszczyli takich marnych podrobieńców jak my. I to jest niesamowite, ile podobieństw ta gra ma z Opium. To wygląda tak, jakby Carti w 2019 roku usiadł, odpalił PS-a i uznał, że postawi cały label na podstawie tej gry. No oni są przecież tacy Opium! Jeśli chcecie zobaczyć, to obejrzyjcie ten film. A my wracamy do tego, kto był pierwszy. Bo pierwszym człowiekiem, który zaczął Opium, jest istna legenda, czyli on. Man, MJ was dead. Ten człowiek zaczął Opium 36 lat temu, a wy nadal wszystko przypisujecie Cartiemu. Get real. Mikey był pierwszy. I pewnie znasz to. Brofist, he is Carti. No. Prawie tak jak ja i Frugal. Więc kto był najbliżej bycia Cartim? Muzycznie powiedziałbym, że przez chwilę Mario Giuda. Pamiętasz, kiedy wychodziło Holotalet? Carti tego nie chciał wypuścić. I Mario Giuda zrobił to za niego. I jakby na początku... Kompletnie nie rozumiem nadal, czym jestem p***lony, k***a, Opium. Dlaczego wszyscy kochają Opium? Jak się ubierać, trzy zasady? O k***a, dobra, ja to chcę poznać. Albo nie, dlaczego wszyscy kochają Opium? Od tego zacznijmy. Dlaczego wszyscy kochają Opium? I tu przychodzą wszystkie wcześniej wymienione cechy. Bo jeśli chcesz być Opium... To podobnie jak ja nie kocha Opium, pisze jeden. Opium, to musisz być mysterious. Tajemniczy, nikt nie może wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Dlatego Carti nie robi wywiadów. Nikt nie wie, kiedy wyda płytę. I to jeszcze bardziej wszystko hypuje. Bo właśnie przez to ludzie o tym mówią i powstają takie teorie jak ta. Zobacz, 14.09.2023, 1 plus 4 plus 9 plus 2... Aha! Dlatego Multi takie dziwne rzeczy chyba wrzucał ostatnio na Twittera, że to miało być ten, jakiś zwiastun nowej piosenki czy coś takiego, tak? Plus 2 plus 3 równa się 21. Wojny opiumowe, 1839. 1 plus 8 plus 3 plus 9 równa się 21. 14 września Carti robi nowy album. O kurwa. I najważniejszy punkt, czyli jak ubierać się jak opium. I tu musisz stosować się do trzech ultimate zasad. Musisz. Po pierwsze, wszystko musi być
czarne. Wszystko. Bo tu nie ma miejsca na twoje UV kolorki i na jakieś Y2K cukierkowe. Tu wszystko jest zamknięte w jednym najlepszym kolorze. Ewentualnie może być trochę białego na twoich sznurówkach od Rick Owens. I dwie inne. Co ci powiedzieć, że te buty... może być trochę białego na twoich... Te buty to jest ten Rick Owens i to coś kosztuje parę tysięcy złotych albo więcej? O kurwa. Konwersy tak wyglądają, stary. W sznurówkach od Rick Owens. O kurwa, mać. I dwie inne, które wymyśliłem i osobiście uważam, że są esencją opium. Po drugie, twój outfit musi co najmniej w 30% wyglądać emo i bezdomnie. I te procenty można mieszać. Czemu to nie jest opium? Ale za to ten outfit nie może być ani trochę mid. Bo to byłoby najgorsze. I ostatnia zasada, najbardziej filozoficzna. Nie wszystko musi być Rick Owens, ale wszystko ma wyglądać jak Rick Owens. Man, that's deep. Więc zbudujmy nasz outfit razem. Tylko musimy wyznaczyć sobie podział na dwie gildie. Jedna z tej strony i druga z tej strony. I zaczynamy od dołu, czyli od butów. Dobra, ja już wiem, co niedługo Sergiusz w takim razie kupi na Bitkacu. Zobaczmy, czy mają tam taką markę jak Rick Owens. Projektanci, proszę bardzo. Szukamy pana Ricka. Jest Rick Owens, dla mnie jedyny Rick to Rick and Morty. Ubierzmy się opium, mężczyźni. O kurwa, spódniczka dla mężczyzny, spódnica jeansowa. Ale ona jest opium. O kurwa, do nie opium spódniczka. Ej, zajebiście opium to jest. Ale opium. Ale ma zajebiste opium buty do tego. Lol. Kominiarka za 1500 zł. Ja p***le, ja na kokartach za dychę kupuję. Ja p***le. Ale dlaczego? A, bo jest kaszmirowa, no dobra. O, a to jest nawet ładne, ale to nie jest opium. Asymetryczny to... czekaj, kurwa, co? Ale po co to komu? Jak ci kurwa zimno w bark, czy co? Do czego jest asymetryczny top? A powiem wam, że ludzie chcą się ubrać opium, to przejeżdżają, bo tu nie ma opium rzeczy właśnie. To jest opium. Te spodnie są opium, bo były na filmie. I akurat tutaj większość pasuje do obu gildii, jakby dzielą się tym. Wszelkie czarne black bootsy będą git, New Rocky, albo jakiś designer, Rick Owens, Balenciaga. Wszystko będzie git. Tylko ciekawe skąd wziąć na to pieniądze, XD. Dalej mamy spodnie. I tutaj już mamy dwie drogi. Pierwsza to luźna. Tutaj lecimy full, szeroko. Banana pantsy, ale też nawet jakieś szersze kargosy będą git. A druga strona to jest strona sztywniutka. Więc lecimy raczej wąskie, węb. Czekajcie widzowie, ja muszę wybadać czy Sergiusz jest opium. Siema, mam dwa pytania. No? Czy jesteś opium? Nie. A wiesz czym jest opium? Tak, dla tak. Ja się właśnie dowiedziałem. Ja p***le, zajebiste jest to opium. To ja p***le to opium w takim razie, już mi się odechciało po tym, co się dowiedziałem.